ministrze, kiedy wczoraj z tej mównicy zwróciłem uwagę na zbrodniczą skalę dokonań pańskiego resortu, blokada systemu lecznictwa pod pretekstem walki z pandemią, ćwierć miliona ofiar, wdał się ze mną w dyskusję jeden z kolegów czcigodnych posłów, lekarz notabene, i polemizował ze mną, twierdząc, że to nie ministerstwo winne, to winni lekarze. Lekarze, którzy sami ze siebie wychodzili przed szereg i nadinterpretując wasze zarządzenia, zamknęli drzwi przed chorymi, przed pacjentami. Jakie pan jest zdania? Kto jest właściwie bardziej odpowiedzialny za tę hekatombę, ćwierć miliona zgonów nadmiarowych, czy zbrodnicza grupa z pańskiego resortu, która wspólnie i w porozumieniu wydała takie zarządzenia, czy lekarze mordercy, którzy postawili świat na głowie i uznali, że najwyższą cnotą będzie nie leczyć? Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska.